Szanowni, na ostatniej lekcji kontynuowaliśmy naszą podróż przez świat atomów. Przypominam, zaczęło się od rozważań jeszcze tydzień wcześniej o tym, jak ludzie, począwszy od starożytnych filozofów przyrody, których przykładem był Arystoteles, czy jest Arystoteles, a skończywszy na badaczach z przełomu XVIII i XIX wieku, próbowali dociec, wyobrazić sobie, w jaki sposób można wyjaśnić te wszystkie zjawiska, które obserwujemy wokół nas, zachowanie materii, tak można powiedzieć, używając w celu tego wyjaśnienia, czy do tego wyjaśnienia kilku prostych elementów, oddziaływania pomiędzy kilkoma prostymi elementami, czyli jak można uprościć zrozumienie tych wszystkich, tego całego bogactwa zjawisk wokół nas, odwołując się do oddziaływań pomiędzy, no w przypadku Arystotelesa to było pomiędzy ziemią, wodą, ogniem i powietrzem, no a już John Dalton, chyba muszę się przesunąć, już John Dalton na początku XIX wieku wysunął, obserwując przede wszystkim prawidłowości w reakcjach chemicznych, czy wychodząc z obserwacji prawidłowości w reakcjach chemicznych, wysunął takie zupełnie nowocześnie brzmiące koncepcje. O tyle jest to rzecz niesłychana, że to wszystko było jeszcze na ponad 100 lat przed momentem, w którym fizycy zaczęli rozumieć, jak tak naprawdę te atomy wyglądają, z czego są zbudowane. No i w tym miejscu zaczęliśmy naszą podróż na poprzedniej lekcji i zaczęliśmy ją od tego, że ponieważ, jak się okazuje, zabudowę atomów, za ich stabilność, za ich oddziaływania, za reakcje chemiczne odpowiadają siły elektryczne, to zaczęliśmy od badania tej elektryczności statycznej, no, za pomocą takiego wykonanego samodzielnie elektroskopu. Niektóre z takich elektroskopów, zestawów do budowy takich elektroskopów wzięliście do domu. Liczę na to, że obejrzę te wykonane elektroskopy i wykonane za ich pomocą doświadczenia. To jest zwykła butelka, taka, którą kupuje się ludzie, którzy na przykład robią kosmetyki. Może służyć do przechowywania kosmetyków. Miedziowany gwóźdź. Na końcu tego gwoździa zamocowane dwa listki z folii takiej spożywczej aluminiowej. No i mamy plastikową, ebonitową pałeczkę i szklaną pałeczkę i tak naprawdę jedną i drugą pocieraliśmy chusteczkami higienicznymi. Na tej ebonitowej pałeczce gromadziły się wtedy ładunki ujemne, a na szklanej ładunki dodatnie. No i działało to w ten sposób, że kiedyśmy zbliżali tę ebonitową pałeczkę do gwoździa, to jeszcze zanim żeśmy dotknęli gwoździa, te listki rozchylały się, a kiedy żeśmy tą pałeczkę wycofywali, to one opadały. No, wiemy o ładunkach elektrycznych, że jednoimienne się odpychają, no w związku z tym te ładunki ujemne tutaj były odpychane i gromadziły się na listkach, przez to listki się w sposób odwracalny rozsuwały. Odwracalny, bo kiedy oddaliliśmy pałeczkę od gwoździa, to one opadały znowu. No w odróżnieniu od sytuacji, kiedy pałeczkę dotykaliśmy pałeczką do gwoździa, bo wtedy rzeczywiście te ładunki nadmiarowe, część z nich z pałeczki spływała na gwóźdź i spływała na listki
i teraz już oczywiście one były rozchylone, nie pomagało odsunięcie pałeczki. No ale co było interesujące, to to, że można było wziąć tę pałeczkę szklaną i jakby zniwelować ten efekt, to po dotknięciu pałeczką szklaną tego gwoździa ładunki elektryczne ujemne przepływały z kolei na pałeczkę szklaną, która miała nadmiar ładunków dodatnich i te listki znowu opadały. No, stąd to jest taka demonstracja, nie dowód żaden, ale jest demonstracja, że istnieją jakby dwa rodzaje ładunków, ładunki dodatnie i ładunki ujemne i to będziemy o tym jeszcze rozmawiać. No i teraz jak to wygląda, jeśli chodzi o budowę elementarnych składników budowy materii, o budowę atomów. Nośnikiem ładunków ujemnych są elektrony, nośnikami ładunków dodatnich są protony, między innymi protony. Oprócz tego trzeba wspomnieć jeszcze o neutronie, o elektrycznie obojętnym. Jądra atomowe, maleńkie, mocno ściśnięte, składa się z protonów i neutronów. Możecie zapytać, jak to jest, jeśli to jądro jest takie małe, a ładunki dodatnie jednoimienne się odpychają. Dlaczego się nie rozlatuje pod wpływem odpychania ładunków dodatnich protonów od siebie? No, nie rozlatuje się, bo za budową jądra stoją jeszcze inne siły, które nazywają się silne, tak zabawnie, strong interactions, i które są tak silne, że są w stanie przeciwważyć odpychanie się ładunków dodatnich. I to te siły utrzymują jądro utrzymują razem protony i neutrony w jądrze, a wokół jądra znajduje się chmura elektronów. Chmura to znaczy taka przestrzeń, w której najlepiej potrafię to uzasadnić. Przestrzeń, w której ma sens zainstalować pułapkę na elektron. Za daleko od jądra atomowego nie ma sensu. Gdzieś w obszarze, gdzie jest jakaś sensowna szansa, że ten elektron daje się złapać. Notabene jądro jest dużo, dużo mniejsze od tej chmury, 100 tysięcy razy mniejsze, czego się oczywiście nie da narysować na takiej tablicy, ale o tym warto pamiętać. Wszystkie ładunki elektryczne są wielokrotnościami ładunku elektronu, albo jeżeli wolimy protonu. I te ładunki to są niesłychanie małe ładunki tak naprawdę. No, w takiej iskrze elektrycznej, która przebiega między twoją ręką a klamką, jeżeli wychodzisz boso albo w skarpetkach po dywanie, znajduje się około 10 do 10, 10 do 11 elektronów. Tak? Miliard to jest 10 do 9, więc 10 do 11 to jest 100 miliardów, tak? A 10 do 10 to jest 10 miliardów. No i jeszcze o tych atomach warto wiedzieć tyle, że są niesłychanie różnorodne i dzięki tej różnorodności atomów mamy różnorodność chemii i związaną z niej różnorodność biologii i te różne procesy, które chemiczne, które w sumie składają się na fenomen życia. Bierze się to stąd, że istnieje takie prawo, jak sobie kolejne atomy powstają w ten sposób, że do jąder dokłada się protony i neutrony, i ponieważ te atomy muszą być elektrycznie obojętne, to dodaje się też kolejne elektrony, ale z tym dodawaniem kolejnych elektronów nie jest tak prosto, bo okazuje się, że jakby no nie można kolejnych elektronów dodać, więcej niż dwóch elektronów dodać w tej samej przestrzeni, więc kolejne elektrony trzeba dodawać coraz dalej i dalej od jądra, no i okazuje się, dzięki temu te atomy mają bardzo różne własności chemiczne. Dlatego, że za chemię z kolei odpowiadają oddziaływania elektronów tych znajdujących się najdalej jądra, od jądra elektronów walencyjnych. No i tu mamy na przykład hel. Jądro helu to są dwa protony i dwa neutrony. I dwa elektrony, no one jeszcze dwa zmieszczą się mniej więcej w tej samej przestrzeni, co w której znajdował się elektron w atomie wodoru. Ale jak już przejdziemy do tlenu, który ma 8 protonów i 8 neutronów w jądrze, no to te 8 elektronów tlenu trzeba rozmieszczać na różnych powłokach.
nie zmieszczą się, nie mogą być wszystkie jakby w tym samym obszarze, w którym były tutaj te elektrony wokół jądra wodoru i helu. No i z tym się rzeczywiście wiąże niesłychana różnorodność własności pierwiastków. No przykładem mogą być różnica pomiędzy germanem i arsenem. Ona jest taka bardzo znacząca, można powiedzieć, też kulturowo, literacko. German tworzy wprawdzie tlenki z tlenem, ale nie są one specjalnie szkodliwe dla człowieka. Nie należy się objadać germanem oczywiście, ale generalnie jest to, jego wpływ na nasze zdrowie jest obojętny. Natomiast arsen różni się tylko jednym elektronem, a trójtlenek arsenu to znany związek chemiczny, znana trucizna zwana arszenikiem, ulubiona trucizna do załatwiania porachunków rodzinnych w XIX wieku, bo w tym czasie nie było metod, żeby zidentyfikować obecność arszeniku w organizmie zatrutej osoby. No i autorzy tacy jak Agatha Christie jakby no upamiętnili w historiach z detektywem Hercule Poirot upamiętnili zastosowanie arszeniku, a tu jeszcze jest taki film, nazywa się Arszenik i stare koronki. Dwie damy starsze rozwiązują problemy samotnych mężczyzn w ten sposób, że poją ich winem, poją ich winem z mocno zaprawionym arszenikiem. To jest jedna z pierwszych takich czarnych komedii, przez to w pewnym sensie weszła do historii kina. Film jest z 1944 roku. No więc tyle, jeśli chodzi o... Zobaczmy, co mamy jeszcze tutaj. Tyle, jeśli chodzi o chemię atomów, no i kilka informacji takich ogólnych. Jeszcze te atomy, to żeśmy tutaj widzieli, jak je sobie wyobrażać, no one są malutkie, one są niesłychanie małe. W jednym gramie wody to jest 30 kropel z tych pipet Pastera, których czasem używamy, no mieści się aż tyle atomów. Jedynka, ile tu jest? 2, 3, 5, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 10 do 22. Rozmiar atomu to jest 10 do minus 8 centymetra. To znaczy, gdybyśmy te atomy położyli tak jeden obok drugiego, to one w jednym centymetrze trzeba byłoby umieścić 10 do 8 takich atomów. No mają też bardzo, bardzo niewielką masę. Masa atomu tlenu to, jak widzicie, to jest 2,7 razy 10 do minus 23 grama. No ale za to jest ich bardzo dużo i jesteśmy wszyscy z nich stworzeni. No i atomy cięższych pierwiastków, takich jak węgiel, azot czy tlen, powstały bardzo dawno temu we wnętrzach gwiazd i dostały się do naszych organizmów dzięki temu, że te gwiazdy kiedyś wybuchły i wyrzuciły te atomy w przestrzeń i potem być może one przechodziły przez wnętrza gwiazd jeszcze kilkakrotnie. To znaczy, że wszyscy mamy w sobie atomy pierwiastków, które te atomy były po prostu kiedyś w historii rozwoju wszechświata, w historii wszechświata wewnątrz, powstawały wewnątrz gwiazd, czy były wewnątrz gwiazd. Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd. No i z tego punktu widzenia atomy są nieśmiertelne. My je tylko wypożyczamy, no po czym zwracamy, zresztą stale następuje wymiana atomów naszego ciała z otoczeniem. Kiedy siedzimy w klasie i oddychamy,
to powietrze, które wydychamy, zajmuje to częściowo składa się z cząsteczek powietrza, które tlenu, powiedzmy, które żeśmy pobrali przy poprzednim wdechu i ten tlen nie został zaobserwowany, ale częściowo to są różnego rodzaju atomy i cząsteczki, które dostały się do płuc jako produkty różnych reakcji chemicznych w naszym organizmie i teraz są z naszym oddechem wydalane, no i na zewnątrz i tym wszystkim oddychamy, także dzielimy się stale tymi atomami, tymi wiecznymi atomami, no a można powiedzieć, że w naszym organizmie pewnie są atomy, które były w ciałach poprzednich pokoleń, z całą pewnością ludzi mieszkających na Ziemi. Więc my je tylko wypożyczamy, można powiedzieć. Jesteśmy takim epizodem, każdy z nas jest takim epizodem w życiu takiego atomu. Co o tym sądzicie?